Jeśli chcesz mieć lepsze oceny w szkole, to zostaw łapkę w górę w tym momencie pod tym filmem. Jeśli zostawisz lajka, twoja następna ocena to będzie szósteczka. Gwarantuję ci to. Naprawdę, sprawdź, to jest takie proste. Łapka w górę i lecimy z odcinkiem, w którym w dzisiejszym odcinku sprowadzimy pierwszych mieszkańców mojego nowego miasta. Ponieważ tak, już ten dom powstał, ale no jeden dom nie robi miasta, prawda? To jest dopiero jeden dom. W międzyczasie skonstruowałem tutaj drogę, przygotowałem już przedmioty na kolejny domek w naszym mieście, no ale będziemy również potrzebowali mieszkańców. I tak jak w ostatnim odcinku mogliście zobaczyć, udało nam się spotkać masę nowych villagerów, z którymi możemy handlować, ale możemy też rozmawiać i wygląda naprawdę bardzo fajnie. Dlatego też dzisiaj pójdziemy sobie zobaczyć, kto by nam się przydał do naszej wioski, zrobimy mu domek oraz zrobimy też miejsce pracy. Myślę, że w tamtym miejscu będzie fajnie, gdzie będzie mógł pracować. Zapowiadać naprawdę fajny odcinek, więc staw łapkę w górę i napisz koniecznie, kogo potrzebujemy w naszym mieście. Kto powinien się tutaj przeprowadzić? Kim będą kolejne osoby, które będą mogły tutaj zamieszkać, ponieważ miejsca jest naprawdę sporo, a chcę, żeby nasze miasto było najlepsze na świecie. W ogóle patrzcie na moją zbroję, jest epicka. Tak, trochę teraz bawię się moim skinem. Możecie powiedzieć, co sądzicie o tym skinie w tym momencie. Jeszcze go coś kombinuję, jeżeli masz dla mnie pomysł na skina, to możesz mi go wysłać na maila. Znalazłem naprawdę bardzo fajny pomysł na domek w internecie i będę się nim wzorować. Nazwę autora pomysłu dam w opisie, a teraz przekonajcie się, jak to będzie właściwie wyglądało, bo to jest naprawdę niezłe. A ja teraz zaczynam brać się za budowę tego domku, więc widzimy się teraz. I wszystko się zgadza. Ten domek jest właściwie już gotowy. Jak widzicie, jest naprawdę bardzo fajnie rozbudowany. Możemy tutaj zrobić też przejście, żeby można było, prawda, przychodzić. Tutaj jest on dokładnie naprzeciwko mojego domku i zamieszka tutaj villager. Szczerze mówiąc wam powiem, że ten domek mi się bardziej podoba i nie wiem, czy sam nie będę chciał w nim zamieszkać, a tutaj nie wiem, czy nie zrobię jakiegoś po prostu ratusza, czy coś. Co sądzicie, który domek jest fajniejszy? Napisz w komentarzu. Nowy domek, czy stary? Według mnie nowy jest fajniejszy. Jakby obczajcie, jak wygląda w środku. To jest serio super fajny projekt. Tu mamy kominek, tu mamy kuchnię, tu mamy sypialnię i tylne wyjście tutaj jest. Proszę bardzo, naprawdę, bardzo fajny domek i chyba ja go jednak przejmę, a tamten oddam komuś, ale może na razie, może nie będę taki. Jakby ja zamieszkam tu, gdzie mieszkałem póki co, a ten najfajniejszy domek oddamy jakiemuś nowym mieszkańcowi. Kto będzie nowym mieszkańcem? Teraz się przekonamy. A, jeszcze jest pierwsze piętro, zapomniałem powiedzieć i tutaj w zależności od tego, kim będzie ta osoba, która tu będzie mieszkała, to będzie tutaj coś dla niego specjalnego. O, tak się składa, że przed naszym domem jest jakiś Calvin, cześć Calvin, jesteś farmerem. Fajnie cię poznać, gdzie ty idziesz? Calvin, stój, Calvin, stay here. Stój, stój w miejscu, okej. Musimy się poznać, Calvin, jesteś farmerem, idealnie. Myślę, że to jest dobry pomysł, że właśnie pierwsza osoba, która będzie u nas mieszkać, będzie farmer. Więc Calvin, słuchaj, zrobimy tak, chodź za mną. Będziesz teraz followować. Idziesz za mną, Calvin, słuchaj, mordko, pokażę ci twój nowy dom, okej? Więc to jest twój dom, ustaw więc tutaj punkt. Może przy łóżku to będzie najwygodniejsze. Idziesz za mną cały czas. Super, Calvin, słuchaj. To jest twój dom, pyk. Tutaj pracujesz, więc to jest twój home point. Spoko. A teraz zrobimy ci miejsce pracy. Ty jesteś farmerem, więc perfekcyjnie zrobimy ci taką małą, fajną farmę. Chodź, 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 ładneczko. Więc kiedy już pokazałem ci twój domek, chodź, Calvin, zrobimy ci tą farbę. Mam nadzieję, że ty umiesz schodzić po górach, umiesz schodzić po górach, elegancko. Więc twoja farma będzie blisko twojego domku i zrobimy ją dosłownie tutaj. Myślę, że to będzie fajna miejscowa, więc słuchaj, teraz może stój w miejscu, okej, okay, a ja ci tutaj urządzę tą farmę. Bierzemy trochę wody, no bo woda wiadomo jest potrzebna i wykopiemy tutaj takie o miejsce. Myślę, że zrobimy coś troszeczkę w stylu tego, co mieliśmy już kiedyś na tej serii. Mówię o taki podobny styl farmy, ponieważ mam fajne te płotki, które wtedy używaliśmy i one serio fajnie działają, ale jednak tutaj, okej, okay, tu jednak to nie będzie tej farby. A bo tu może być trzcina cukrowa, to myślę, że będzie fajny pomysł. O, tam jest, więc weźmy sobie. Pyk! Okej, dziękuję bardzo, przyda się i wracamy. Słuchajcie, jestem super szczęśliwy, że udaje nam się mieć pierwszego mieszkańca naszego miasta, które się będzie nazywało. Będzie się nazywało Dilowo. Dilowo? Czy to jest ta nazwa, słuchajcie? Napiszcie w komentarzach, czy to jest nazwa waszej nowej miejscowości, Dilowo? Więc tutaj dajemy trzcinę cukrową, tylko musimy z tego zrobić zwykłą ziemię. Okej, okay, tutaj będzie w przyszłości więcej, tylko ona musi nam wyrosnąć. O, już, jak szybko, pięknie. Widzicie, to jest właśnie doskonała farba. No, perfekcyjnie. Mam nadzieję, że będziesz to grzecznie zbierać, Calvin. Że jesteś dobrym farmerem, a nie jakimś podrabiańcem. Mamy tutaj więc jedną część. Tutaj robimy z pszenicy. Elegancko. To wszystko musimy delikatnie ogrodzić. I myślę, że taka farma póki co będzie starczyła. To nie musi być nic wielkiego, prawda, Calvin? Chodź za mną. Okej. Okay. I tutaj
jest twoje miejsce pracy. Okej, więc tutaj jest twoje miejsce pracy, Calvin. I z tego, co widziałem, to mogę jeszcze mu ustawić miejsce dla chillera, gdzie będzie po prostu chodzić, spędzać wolny czas. To Nat ma taki fajny pomysł. W tym miejscu będzie musiał powstać taki plac miejski. To będzie taki park, który po prostu będzie miejscem, gdzie wszyscy nasi mieszkańcy będą mogli spędzać sobie czas. To będzie, myślę, spoko pomysł. Ale wydaje mi się, że oprócz Calvina powinien ktoś jeszcze dzisiaj zamieszkać w naszym mieście. I no już nie będę udawać kolejnego dobku, póki co będzie mieszkać z Calvinem, może na strychu. Ale ustawmy Calvinowi miejsce chillowania tutaj, mimo że za bardzo tu jeszcze nic nie ma, więc chilluj na łące, mordko. I jakby już za mną nie chodź, bo to mnie trochę przerażało, jak mi tak obserwowałeś. O, widzę, że mam motykę, więc jest prawdziwym farmerem. I miłej pracy, Calvin, trzymaj się. Wow, jaram się, mam pierwszego mieszkańca. Ale ludzi, którzy chcą się wprowadzić do naszej miejscowości, jest naprawdę, jak mówiłem, sporo. Jakby przyprowadziłem ich wszystkich tutaj i jest trochę tłocznie i musimy zdecydować, kto będzie kolejny. O, ty jesteś bohaterem? Gaylord, okej, dosyć specyficzna nazwa. Nie wiem, czy bohatera potrzebujemy, bo w sumie nie ma na razie żadnych niebezpieczeństw. Jakby, szczerze mówiąc, myślałem o tym, żebyśmy znaleźli kogoś, kto jest górnikiem. Ale być może rzeczywiście, kiedy będzie więcej osób w naszym mieście, będziemy potrzebować jakiegoś ochroniarza, czyli jakiegoś bohatera. O, Lejsa, z tego co widzę, jesteś zawodowo minerem, czyli górnikiem. Słuchaj, chodź za mną, pokażę ci fajne miejsce, które będziesz mogła zamieszkać. Lejsa, chodź. Jakby nie bierz miał takich fajnych warunków jak Calvin, bo jakby jesteś druga w kolejności trochę. Przepraszam cię bardzo, ale zamieszkasz na strychu. Urządzimy ci strych fajnie, mówię ci, chodź. Więc może postawmy ci tutaj łóżeczko. Jakieś biureczko, komodę z lampką, tak żeby było trochę przyjemniej choćby. I skrzydeczkę, ja wiem, to nie jest super, ale lepiej niż spać na dworze Lejsa, okej? Więc jakby ty zostań tutaj, oraz miej tutaj swój domek. A teraz przygotuję ci kopalnię, słuchaj. Myślę, że kopalni też nie chcemy mieć dosłownie w samym mieście, tylko chcemy, żeby troszeczkę ona musiała iść do tej kopalni. No wiecie, żeby nie kopała sobie pod naszym domem, tylko kopała gdzieś może obok tej farmy? Może to jest fajny pomysł, żeby oni tam mieli pracę na dole po prostu swoje. A tutaj zrobimy jakąś ścieżkę, żeby nie musieli schodzić po tym stromym zboczu, bo to brzmi jak zły pomysł. Okej, tu zapewne będą inne farmy, więc tam zrobimy jeszcze więcej miejsca. A tutaj zrobimy wejście do kopalni. To myślę, że będzie fajna miejscowa. Tylko muszę skoczyć po łopatę, bo bez łopaty trochę długo to zajmie. Albo tu. Nie, dobra, nie tutaj. To wygląda niebezpiecznie. Tam nie chcemy robić. Tu będzie wejście. Więc tutaj musimy troszeczkę porozkopywać. O, dokładnie w ten sposób. I teraz zrobić super fajne wejście do kopalni. Żeby to było możliwie klimatyczne. Może to poza odcinkiem jeszcze troszkę ozdoby bardziej. Póki co musi też po prostu działać, więc tu zaczyna być całkiem fajnie. Lekko, słuchajcie, to chcę choćby oznaczyć, że to jest jakiś ślad cywilizacji, to nie jest po prostu dziura, to nie jest cave. Więc postawimy sobie, słuchajcie, dosłownie dwa pale, takie symboliczne, że tutaj coś się dzieje. Pyk, pyk, no i elegancko. Mamy wejście do kopalni, no, wiem, niesamowite, zgadzam się. I tak samo farma, zapomniałem oświetlić farmę, a to jest super potrzebne, żeby nam tutaj wszystko ładnie rosło, ale przede wszystkim, żeby nie spawnowały się tu jakieś straszne potwory, które zaraz wszystko by zniszczyły i zjadły. Więc super, mamy farmę, mamy wejście do kopalni, które będzie piękne, mówię wam, ale to teraz po tym domku nie chce mi się budować. I teraz przeprowadźmy cię, Lejsa, chodź za mną, idziemy pokazać ci twoją nową pracę, jako nowy burmistrz, nowy miasta, czyli dealowa, możesz czuć się oficjalnie przyjęta. Zrobię ci swój własny domek, ale to potem. Na razie będziesz mieszkała z tamtym. Może będziecie razem, może się dogadacie, mam nadzieję, że się dogadacie. Może pozwolić im spać też na dole. Okej, a ty tutaj masz swoją własną kopalnię. Tylko ty tutaj kopiesz, okej? To jest twoja własna kopalnia, serio. Więc to jest twoja praca. Tutaj będziesz kopać. Ale już mnie nie musisz followować. Już możesz chodzić gdzie chcesz. Pyk. Okej, więc ty wracasz do domu, co w sobie jest w miarę zrozumiałe. Okej, super. Słuchajcie, mamy więc dwóch mieszkańców. Lejsa i Calvina. Jeden jest farmerem, jeden jest minerem i będą oni tutaj sobie żyć w tym domku naprzeciwko mnie. Mega się jaram i w kolejnym odcinku zrobimy coś jeszcze lepszego, ponieważ będziemy musieli też oswoić smoka, ponieważ bardzo zdroszczę Tritusowi jego nowego smoka. Patrzcie na tego bydlaka. Tritus ostatnio w swoim odcinku zrobił takiego wielkiego epickiego smoka i też chcę zrobić jakiegoś smoka, więc możecie mi pisać, jaki według ciebie smok by był najfajniejszy. Napisz teraz komentarz, a ja będę przeglądać i w następnym odcinku zrobimy własnego smoka i przy okazji ogarniemy też kilka fajnych rzeczy do naszego nowego miasta. Zostaw łapkę w górę i wpadaj na jeden z tych dwóch odcinków, które właśnie masz teraz na ekranie. Myślę, że ci się mogą spodobać, więc wpadaj, bo ten film niestety już się kończy.